i znowu naciągnąć. Widać piłeczki, widać piłeczki. I paluszka, co, rodzi? Widać piłeczki, widać. Główeczkę widać. Wyskoczy. Jest. Kurwa, jak się nie da patykiem opony założyć, pa. Weź na tego patyka, to na miniaturkę chyba wrzucę. Tamte są fajne, bo są takie małe, duże jeszcze pod górkę bardziej, no. I wy za mało masz prędkość, żeby to przeskakiwać. Ale ja chciałem to najpierw sprawdzić, ja tutaj jechałem 12 lat temu. To próbuj jeszcze raz. Tam go, tu go dopiero przeczepię. O, to jest nic. Elegancko daje radę, o. Próbujesz jeszcze raz? Próbujesz, nie? Nie, od połowy się zaczynają takie straszne te dziury. Strasznie czepię, nie? No, spróbuj. Tylko pojadę teraz bardziej. Ale nie, pojadę teraz bardziej tamtą stroną, bo ja tutaj jechałem środkiem, wyjebało mi na korzeniu tyłem. Nie czepię, nie? Żebyście się potem nie dziwili, czemu to je nazywamy czepaczką, bo tu przeczepuje ostro motor na tym. Ale masz tak, że jakby one były równe. Tak, tam są małe, a tu są większe i też szersze troszeczkę i właśnie nie idzie trafić potem. Tak, tak. Nie, ja bym prawie to przejechał, tylko że kurde potem trzeba zacząć hamować i już się zaczyna problem. Najgorsze są te ostatnie. A spróbuj tak na jednym kole bardziej. No, tylko że gorzej jak wytracisz prędkość, to nagle polecisz w dół. Tak. Próbuj. Dużo wiele lepiej. A few moments later. Mała awaria u Pitbike Ridera. Wiesz co się stało? Bo miałeś małe ciśnienie, jeździłeś po tej czepaczce i mogło bardziej pokrzywić felgę. Możliwe, no. Też tak było. Prawdopodobnie. I dlatego ci się wyskoczyło. No. Ale to jakby się uparł, to wepchnąłby to jeszcze i... Te piłeczki będą przeszkadzać trochę. To trzeba byłoby napchnąć w tą stronę, a potem wcisnąć pod spód. Napchnąć i wcisnąć. Bo to byłoby tutaj trzymać ten. Tylko, że nie mamy śrubokręta ani nic, żeby cofnąć to do góry. Piotrek! A co ty się z kołem stało? Co ci się z kołem stało? Taka woda dzisiaj. Woda? Taka woda. Bardzo ładnie młodziutkiemu idzie. Elegancko. Ops. O. No, siadaj się. O, elegancko. Ale widać ładnie. Nauczony przez profesjonalistę, dwa hamulce już używa. To. Ale... O!
elegancko! No. Wciśnij sprzęgło i spuść go trochę na dół. To nie będziesz musiał tyle dźwigać. Opuść go trochę na dół i wtedy będziesz miał lepiej. I troszeczkę go w dół daj. Bo tak wiesz, czasami podnieść to jest ciężko, nie? Czasami wystarczy, o, wciśniesz sobie sprzęgło, żeby motor jechał, lekko dźwigniesz, skręcisz kierownicą i ustawisz sobie go tak bokiem, nie? Jest o wiele łatwiej wtedy. Ma całkowicie inną charakterystykę taka 120. Przejedźcie. Nie umie takim sprzętem jeździć. A i przejadę się, zobaczę jak to jeździ. Może mnie nie porwie? Może nie. Uważaj się bardzo. Ja pierdzie. Jadę. Ja pier... Strasznie obijam się kolanami o kierownicę. Ale fajnie się tym jeździ. Czekaj, jeszcze raz spróbuję. Jeszcze młodziutkiemu wyjeżdżę całe paliwo i co ten będzie? Powiem ci, zrobiłeś całe pół metra! A, przepieron! A jak się na kole na tym lata? Co? Jak się na tym na kole lata w porównaniu do 140? Jest ciężej. Ciężej jest. No, ciężko na koło, bo w ogóle też. Ale jak już wyrwiesz? To spada. Spada, nie? Chyba, że dobrze wyczujesz, no to ci. Bo wtedy tak nie szarpie chyba, nie? No, rozumiem. Za blisko. On jest, powiem ci, że rzeczywiście jest bardziej stworzony dla
takich młodszych i dlatego dali ten dłuższy pewnie wahacz, nie? On zrobi dużo zaletę, bo nie stawia tak motoru. Tak, no. No. Chociaż młodemu się udało tutaj postawić. Tak. Co jak nie? Jak się da czasami. Ojeju. Dobra, transport. Jak dojechać? Da radę tak jechać? Dam radę. Nie. Elegancki transport. Gorzej jak się rozpędzimy z górki. No. Ale to jakoś ogarniemy. A zrobimy tak podjazd? Możemy spróbować. Tylko nie wiem, czy nie zacznie rzucać, wiesz. Pod górkę to może zacząć rzucać. Spadek. Ojej, ale to całkowicie ci spaduje teraz. No, bo tu do góry jechałem, dlatego. Rozumiem, rozumiem. Na prawa opony. Siła. Kurwa, czekaj. Motor ucieka. O, czekaj, jak przebiega. O. No niestety efekt uboczny tego, że nie masz trzymaka. Trzymak jest. Znaczy nie masz dętki, kurde. Dokładnie. Nie ma dętki. Ale gdyby nie pokrzywiona felga, to by nie spadło pewnie. To musimy dać wyżej. Czekaj, bo jeszcze ci go odpalę. Teraz. A czekaj, z tej strony nie ma nic. Będzie ciężko chyba samo. No. Końcówka. No, stanę. To będzie najgorsze. Nie wiem, czy damy radę tak. Teoretycznie, przecież jest to kurwa realne. No, ale... Tylko, że musielibyśmy tu wcisnąć i zablokować czymś. Tak, żeby ona tam... Na ranta i po troszeczkę tak. Po troszeczkę. Kurwa, jeszcze nie było czegoś takiego, żeby pan MRF patykami kurwa opony zakładał. Pierwszy raz zawsze musi być. Młody, pomóż. Tak. Patrz się dobrze. Jak będziesz dobrze patrzył, to tak należy. Ojej. Kuźwa. Na tym nie zajadę chyba tam. Będzie kolej problem. Będzie, będę musiał jakoś chyba. Nie masz ty tak, nie? My spieli tu opony. Nie mam. Wiklinę, zaraz weźmiemy wiklinę, powiążemy oponę wikliną. Kurwa, nie głupi pomysł. Tu by chycił wikliną w paru miejscach. Obrócimy deczko. Znowu jest bieg. Ile ty masz biegów? A nie, puścił. Kurwa, jak się nie da patykiem, jak się da patykiem założyć. Ja nie założę patykiem. Czekaj, dębowy by pasował. Dębowego patyka nie mamy? To wszystko to jest kurwa to. To wszystko jest słabe. Młodziutki, potrzeba nam dębowego. Mocnego dębowego. Mocno dębowe. Wulkanizacja. Ale nie dużo brakuje. No nie dużo właśnie. To... Ten padek ma potencjał z tego co widzę. Ma te takie fajne ząbki. No. Muszę naciągnąć. Żeby naciągnąć. Delikatnie i pomóc paluszkami tak. I znowu naciągnąć. I pomóc paluszkami tak. Tak. I znowu naciągnąć. Widać piłeczki. Paluszka, co? Rodzi? Widać piłeczki. Główeczkę widać. Wyskoczy. Jest. Kurwa, jak się nie da patykiem opony założyć, pa. Weź ja tego patyka tu na miniaturkę chyba wrzucę. Co, pan MRF nie założy? Kurwa. Nie takie rzeczy się robiło. Tym patykiem została założona. Jakbyś tak zaplutł warkocza. Kurwa, warkocza by zrobił. Ja pierdolę, bym sznurki robili w lesie. Ale nie mam czego, czekaj. Coś cienkiego? Co takiego cienkiego rośnie? Robimy chwilę przerwy, zaraz zrobimy kurwa sznurek. A few moments later. Jest, no. Jaki bieg?
Dwójka? Muliłoga. Teraz ty. Teraz Pawła puszczam. No, dawaj. Daj, jedź sobie tam, jest miękciej. Jeszcze ten, wystartujecie razem. Gotowi? Do startu, start! Gotowi? Do startu, start! Trójkę masz? No mówię, że trójkę. Daj trójkę, no. Gotowi? Ej, daj mi pory, co? Daj mi pory. Nie. Czekaj. Wiesz czemu ci pory nie dam? Za to, że mi oponę zryłeś tu. Co zrobił? Oponę mi zrył. Jak ci zrył? No bo jeździ. Gotowi? Do startu? Start! Dobrze. Słowiańska piątka daje radę. Przekazuję, moje padło. To próbujesz, Piotrek? Łapeczka w górę, komentarz dla statystyk. A ja co? To lecę kolejny odcineczek dla was nagrywać, nie? Mam nadzieję, że się wam podobało, więc do usłyszenia, do następnego. Trzymajcie się, na razie. Hej.